Nie no, przecież możesz tylko wiesz, chodzi o wyklinanie. Prawda, kibica są takie, że nie możesz... Nie, ja tylko celuję, ej, wyjdzie ciosa z tyłu! Mocniej trzeba było próbować! Dawaj, próbuj! Dawaj, próbuj! Pusta bramka! Bartek, przejął! Jeszcze raz! No dobrze, no brawo! Ej, tutaj! Nie daj Boże, by było jeszcze powypite po prawo. Ja sobie nie wyobrażam, jak tam... Jak dziadek, nie, jak to... Ale aut rzucony! Tak o, ja chcę! Nie daj, nie daj mu! Gryfek, ty nie, patrz! No ksiądz mój, nie, matko bosko, chodź, bo jak ktoś cię zobaczy... Brawo! To nie było nasz... Tam go wyszkolili, to trzeba robić, jak się wygrywa. Dawaj! Się to nie uderza. Któryś mecz taki, dwie przebieżki i koniec. Go na... Jeżeli nie bierze, nie ten, nie przeszkadza, to może... Grał też, wchodził, walczył. Miłosz mój żółtą kartkę dostał. Bartek, jak mój Miłosz jest gracz taki, wiesz. Bartek, jak wiesz, bo kurde, chciało się im grać. Jak ja do tego dyrektora wtedy szkoły. Pamiętasz tym? Tak się bawi i wygrywa. Piękałem! Tak się bawi i wygrywa. Piękałem! Ale no, nie wypada, że chłopaki zgubiły. No dla was, za to, że przetrwaliście ciężki sezon, bo naprawdę ciężki sezon. Dużo porażek, ale widzę, że też potraficie się zmobilizować. Dzisiaj po prostu mecz naprawdę dla kibiców, dla wszystkich. Super, super. Także proszę bardzo. Ale dzisiaj to tak, wiesz, po długim tak. Ale proszę. Oni zostaliby piwo wypili, pani prezes, nie cukierka. Ja jestem organizatorem. Wiesz, że w piwku mamy więcej ze mną? No! A co ten brankarz mówił, jak strzelałeś? Ten... Nie trafię. Kupa, no weźcie więcej! No, chciał się zburzyć. I dobraliśmy do końca rundy jesiennej sezonu 2017-2018. Podsumowując rundę, liczyliśmy się z tym, że gramy w lidze wyższej i że ten poziom się podnosi, że chłopcy będą mieli trudniej, zdecydowanie trudniej. Wiedzieliśmy, że tracimy 6 chłopców, bo kończy się ich wiek, rozchodzą się do szkół, internatów, że będzie trudno. No ale od kogo się nie mamy uczyć, jak nie od najlepszych, więc no tak się udało, że graliśmy z drużynami, które są w wielkich miastach, tak naprawdę jesteśmy jedyną małą miejscowością. Jest nam trudno w każdym meczu walczyć o punkty, w zasadzie o zdobycie bramki jest trudno, co dopiero o punkty. Niemniej jednak boisko weryfikuje wszystko i tak jak dzisiaj ten mecz, gdzie graliśmy z drużyną naprawdę dobrą, z klubem porządnym, poukładanym, udaje nam się wygrać 4-1, to świadczy o tym, że ta nasza praca gdzieś tam na marne nie idzie, że chłopcy podchodząc do meczu poważnie potrafią nawet nawiązać walkę z takimi drużynami. Jestem zadowolony z dzisiejszego wyniku, ogólnie z tej rundy też. Ja myślę, że na wyniki trzeba będzie poczekać trochę dłużej, bo jeszcze musimy się trochę nauczyć, ale jest sens i liczę na to, że będzie coraz lepiej.